Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Witaj Piotrze. Cześć Mateuszu. O czym chcesz powiedzieć? Czy w Dolinie Białego, w Zakopanem jest piękny potok? Ładnie się tam wije, układa. I ten potok jest piękny, dlatego że jest wierny. A kiedy ten potok z powodu różnych deszczów, nawałnic, wzbiera swoje wody i występuje z tych wytyczonych granic, kiedy przestaje być wierny tym swoim granicom, to niesie zniszczenie, niesie ogromne szkody. My dzisiaj rozpoczynamy temat o sakramencie kapłaństwa, i to słowo i to przesłanie uważam za numer jeden. Czyli wierność. Wierność. Kapłaństwo, dwukropek, wierność. Co, je, hmm. co jeszcze? <laughs> co jeszcze? Aha, to chcesz tak wymieniać, tak? Posługa, człowiek. Ja bym dał strach, lęk. To lęk bardziej niż strach. Przed tajemnicą, przed wymaganiami. No może nawet przed trudnościami. Przed trudnościami. No, dużą byśmy mogli tutaj wymieniać. Dałbym jeszcze przecinek, że wielka miłość, że dojrzewanie. Dorastanie do tajemnicy. I powiem ci, że katechizm takich rzeczy nie mówi dzisiaj. Nie, katechizm tak bardzo poukładał tą sprawę. Powiedzielibyśmy kapłaństwa, ale zgodnie z katechizmem sakramentu święceń. Już jest problem. A czy, czy to się jakoś różni? No pewnie tak. No raczej sakrament święceń nie oznacza, że jest sakramentem kapłaństwa. Oczekaj, czekaj, dobrze. Pamiętam z wykładów, że można przyjmować święcenia. Można kogoś wyświęcić. Na tak. diakona, na księdza, na kapłana i można kogoś wyświęcić na biskupa. A można jeszcze na coś innego wyświęcić kogoś? Można dziewicę konsekrować. Jest wtedy dziewicą konsekrowaną i to jest inna forma życia zakonnego. Przynależy do takich struktur. Mamy takie osoby w diecezji. Wdowa może być pobłogosławiona. To jest inne słowo. A nie wiem, czy jeszcze kogoś można wyświęcić. No bo święcenie ma taki szerszy zakres. No Jakbyśmy tak spojrzeli po całej takiej sakramentologii kościoła, to często coś święcimy. Mhm. Myślę, że nawet jak jest coś takiego jak akolitat. To też A to jest... się teraz nazywa nadanie posług. Nadanie posług, właśnie. Teraz troszeczkę zmieniono, ale gdybyśmy się trzymali tej takiej biblijnej terminologii, to święcenia to też się wiązało z posługą. Więc tak naprawdę dzisiaj nadanie posług kiedyś miało charakter święceń. Zgadzam się. W tym zielonym leksykonie są pogrupowane właśnie te różne formy święceń i posług kiedyś nadawanych i są tam takie nawet dziwne nazwy, że były jakieś święcenia... Subdiakonatu było święcenie na egzorcystę, na akolitę, na ostiariusza. Tak, tak, dzisiaj już tam została akolita. <laughs> Tyle się stało i lektor. I w formie posługi. Tak. Natomiast to też pokazuje, że jak mówimy o sakramencie święceń, to mówimy o czymś, co jest wyodrębnione z tych różnych obrzędów święceń i ma swój specyficzny charakter. Aha. I wtedy to się dotyczy tylko i wyłącznie tego, o czym Ty powiedziałeś na początku. Diakonatu. Presbiteratu i episkopatu, czyli diakon, ksiądz, biskup, tak najprościej mówiąc. No to weźmy te trzy stany i od razu powiedzmy, że z tych trzech tylko dwóch uczestniczy w kapłaństwie, tak. a jeden tylko pełni posługę. A jeden tylko pełni posługę, ale już o charakterze sakramentalnym. Ale nie uczestniczy w kapłaństwie. Nie uczestniczy w kapłaństwie. Nie tak. może spowiadać, nie może namaszczać chorych. Czasem to mówi się tak, że to jest pierwszy stopień kapłaństwa, ale to nie jest pierwszy stopień kapłaństwa. Czyli... Pierwszy stopień sakramentu święceń. Mówimy o Jakonie. Tak, mówimy o Jakonie, ale nie jest to pierwszy stopień kapłaństwa. Oli nie takie... ma udziału w kapłaństwie. To, co w kościele dość często się pojawia już, a, a jeszcze, jeszcze nie. A nie, no nie? Albo o mało co. <śmiech> <śmiech> to jest ważne, no nie? Bo to pokazuje, że, że to kapłaństwo, które jest związane z sakramentem święceń, ma swój specyficzny charakter. Jeszcze jest czymś takim, jakby dodat, dodatnim do tego sakramentu święceń. Coś, co się musi uwydatnić w tym sakramencie, i to jest już pewna specyficzna posługa. Kapłan jest wtedy, kiedy może co robić. Kapłan sprawuje eucharystię. Sprawować ofiarę. Dlatego Diakon nie jest włączony w kapłaństwo. Bo Diakon może bardzo dużo, ale tego mu nie wolno, że nie może odprawić eucharystii. I to jest w ogóle pytanie o to, po co tak naprawdę są księża potrzebni? Czy w ogóle są potrzebni w kościele? I wielu ludzi zadaje to pytanie. Czy jest potrzebny ksiądz? No nie do czego on tak naprawdę jest potrzebny? Co jest istotą jego posługi, najważniejszym wymiarem jego posługi? I wiadomo, że no nie da się tak pewnie powiedzieć, że tylko jeden jest jedna rzecz, ale taka myślę centralna, najważniejsza, która jest wyznacznikiem kapłaństwa, jest posługa sprawowania Eucharystii, ofiary. No i posługa jednania i jeszcze odpuszczenie grzechów. Tak, I odpuszczenie grzechów. Ale to ta Eucharystia wydaje się takim jest... biblijnym, najbliższym terminem i, i, i posu, rodzajem posługi. Tak to było na początku ujmowane, ponieważ do Eucharystii przystępował ten pojednany. Cały ten proces pojednania człowieka i właśnie karmienie go ciałem pańskim przy stole to było rozumiane jako jedność. Tak. I kapłani to byli nieodzowni, są nadal nieodzowni. Znaczy, czyli można sobie wyobrazić świat bez księży? Nawet można sobie wyobrazić pewnie kościół bez księży, tylko że wtedy to jest świat i kościół pozbawieni Chrystusa Eucharystycznego. No, katechizm nas tak prowadzi w tym rozważaniu, że dementuje to, że jesteśmy księża w prostej linii następcami tych kapłanów ze Starego Testamentu. Tak, w, my jesteśmy włączeni w jedyne kapłaństwo Chrystusa. Stąd się czerpie nasze kapłaństwo. Zresztą tak samo jest z kapłaństwem wszystkich wiernych. To też coś, co katechizm podkreśla, co, o czym już mówiliśmy też, że są jakby dwa wymiary kapłaństwa Chrystusa. Jeden to jest ten związany z sakramentem, a drugi to jest ten, który się wiąże z sakramentem Chrztu Świętego, nie, dotyczący wszystkich wiernych w Kościele. Tak, tak. No a wracam do tego Starego Testamentu. Było przymierze z Panem Bogiem i na mocy tego przymierza każdy pierworodny był oddany Bogu, pełnił służbę. Później, kiedy jednemu z pokoleń powierzono troskę o opiekę nad świątynią, troskę o opiekę nad sprawowanymi ofiarami, wtedy już ci pierworodni nie musieli pełnić tej służby. Tak, zostało przez... tylko wykupywanie pierworodnych. Zostało tylko nie? wykupywanie, którego jesteśmy świadkami, kiedy przychodzi Maria z małym Jezusem i z Józefem do świątyni. Oni ofiarowują te dwa małe gołąbki, tak. czyli wykupują tego pierworodnego. Dokładnie. A w jego miejsce pełnią posługę no właśnie ci lewici... Ci z tego Pokolenie rodu Lewiego, które zostało spośród wszystkich dwunastu pokoleń przeznaczone do tego. To jest też takie ciekawe, że już wtedy jest takie coś, że Pan Bóg wybiera, kogo do czego przeznacza. Tak, oni nie dostają ziemi w Kananie, tylko dostają pod opiekę świątyni. Tak. I później katechizm mówi, że tam to kapłaństwo się kończy. Jezus przychodzi i mówi, że już nie potrzeba tych kapłanów. Tak, bo można by było, nie wiem, czy to jest poprawne biblijnie czy teologicznie, ale można by po po powiedzieć, że. Ci kapłani, którzy byli w Starym Testamencie, składali ofiary i tak dalej w imieniu ludu wobec Pana Boga, ale dopiero Chrystus złożył taką ofiarę, która skończyła wszystko. Tak. Po Chrystusie już nie trzeba składać ofiar, o to chodzi. Natomiast ci, których Jezus zaprasza do udziału w tym swoim kapłaństwie, w tej swojej ofierze, nie składają nowej ofiary, nie. tylko ponawiają to, co się tak. wydarzyło na Golgocie. Albo inaczej włączają się w tą ofiarę, którą złożył Chrystus, no nie? I to jest coś, co katechizm bardzo ładnie nam tutaj pokazuje. I później katechizm zajmuje się takim teologicznym tłumaczeniem to, co powiedziałeś, że jest kapłaństwo wiernych na mocy sztu, w którym uczestniczymy, tak. że jest kapłaństwo to ministerialne, w którym, żeby uczestniczyć, to trzeba przyjąć święcenia. I zaczyna się cały fajny pasus poświęcony temu, jak te święcenia wyglądają. Tak, jak każdy stopień, no nie? Sakramentu święceń, zaczynając od diakona, przez prezbitera, aż do, aż do biskupa. Pewnie wszystkiego byśmy nie byli w stanie tak w krótkim odcinku opowiedzieć. A jakieś takie charakterystyczne chwile ze święceń, co ty pamiętasz, co na tobie wywarły wrażenie? Zawsze mi się to kojarzy, że diakonat to była posługa słowa. I że to był taki punkt centralny tego momentu przyjęcia sakramentu święceń na tym poziomie diakona. Że teraz to słowo może być głoszone. Dla mnie osobiście to był taki moment ważny w tym wszystkim, że, że do tego zostaje posłany, że to jest teraz to, co jest określeniem mojej jak gdyby tożsamości. No i na rzecz, że ty bardzo lubisz głosić słowo Boże. Tak, to jest inna rzecz. <laughs> ja pamiętam, że dla mnie takim przeżyciem było to, jak po raz pierwszy prowadziłem nabożeństwo majowe, zaraz po święceniach jedzie się do parafii. Często tam po południu się nabożeństwo majowe odprawia i wtedy wiem, że błogosławiłem najświętszym sakramentem w Monstrancji. To było takie przeżycie po raz pierwszy. I potem dużym wyzwaniem było dla mnie, kiedy błogosławiłem pierwsze małżeństwo. Właśnie, bo jak on może pewne sakramenty udzielać albo przy niektórych towarzyszyć. No to jak diakonatem to chyba to najbardziej. Natomiast z prezbiteratem to na pewno Eucharystia. I moment wypowiadania pierwszy raz formuły rozgrzeszenia. To też pamiętam. I, I to jest chyba taki pierwszy najważniejszy wymiar tego prezbiteratu. Bo potem tak naprawdę słowo to już było przy diakonacie, mhm. chrzest no to może tak naprawdę każdy zrobić. Przy małżeństwie może asystować diakon, pogrzeb może odprowadzić też diakon na cmentarz, nie może tylko eucharystii sprawować. Więc namaszczenie chorych, no to też jest taki moment, który, który się wpisuje pewnie w ten prezbiterat specyficznie i tak mocno. Pamięta się te pierwsze momenty, pierwsze razy, kiedy się jechały do chorego z posługą sakramentalną. A pamiętasz ten moment włożenia rąk, że przy sakramencie święceń, tym ważnym momentem jest modlitwa biskupa i potem jak on wkłada ręce na głowę. Tak, i to też jest takie ciekawe rozróżnienie. Nie wiem, czy zauważyłeś w katechizmie. I to też świadczy o tym, dlaczego diakonat nie jest włączony w kapłaństwo. Że jak jest święcenie diakonatu, to ręce wkłada tylko biskup. I diakoni, którzy towarzyszą mu tej liturgii. Natomiast jak są święcenia presbiteratu, czyli kapłaństwa, to ręce wkłada biskup i wszyscy w prezbiterium, którzy są księża. Tak. Także to jest też takie znamienne. Wszyscy. Tu jest też sporo takich ciekawych symboli objaśniających, no nie? Jakbyśmy tak próbowali przejść i przez diakonat, kiedy się dostaje Pismo Święte, no nie dotyka się Pisma Świętego, i przez presbiterat, kiedy się składa. Taką przysięgę wierności biskupowi, jego następcy, kiedy się wkłada dłonie swoje w dłonie biskupa, kiedy się chwyta kielich i patenę. Przy... Przyjmi dary, które mają być ofiarowane. Tak, tak, dokładnie. Czyń to i wiesz to, co czynisz. Potem przy przepiskopacie, to nie mamy doświadczenia. Nie, nie mamy, ale byłem. Na święceniach biskupa Józefa Augustka, wtedy byliśmy seminarzystami. Tak, tak. I pamiętam, jest tam taki moment, że nad biskupem otwiera się księga Ewangelii. Ten duży Ewangeliarz, tak, taki tak. wielkości A3, jak oni go otwierają i trzymają nad głową biskupa taki daszek z Pisma Świętego. To zawsze na mnie robiło wrażenie. Zastanawiałem się, dlaczego tak jest. I odkryłeś? Wiem, jak to jest w rytuale, ponieważ w czasie, kiedy ta Księga jest tam otwarta. To wtedy jest wypowiadana modlitwa święceń, czyli całej tej modlitwie towarzyszy to otwarte pismo święte. To się też wiąże z tym, że przy święceniach biskupa biskup jest włączany w grono apostołów, czyli tak naprawdę jest włączany w tą pierwotną wspólnotę kościoła, sięga gdzieś tam właśnie do tych początków Nowego Testamentu, i myślę, że to się z tym może wiązać. To też jest głębia tej modlitwy, wtedy wypowiadanej. Teraz Boże, wylej na tego wybranego pochodzącą od ciebie moc ducha świętego, który włada i kieruje, którego dałeś twojemu umiłowanemu synowi Jezusowi Chrystusowi. On zaś dał go świętym apostołom, aby w różnych miejscach ustanawiali kościół jako twoją świątynię na nieustanną cześć i chwałę twojego imienia. Te symbole potem pięknie pokazują nie tylko treść święceń. I tego sakramentu święceń na różnych poziomach, ale też pokazują, myślę, charakter posłania. Bo to jest ważne. No nie? Jeżeli mówimy o sakramencie święceń, to tak naprawdę mówimy o sakramencie, który jest sakramentem posłania człowieka do czegoś konkretnego. Dlatego kiedyś miał szerszy zakres. A jeżeli się skupiamy na tym już sakramentalnym posłaniu, to, to warto to wiedzieć no nie? Że i, i odczytywać tak, że diakon jest posłany, żeby głosić, kapłan, żeby sprawować, a biskup, żeby rządzić. Prowadzić, no że jest tym, który ma potem strzec wszystkich. To jest też bardzo ważne, bo my czasem nie, nie widzimy tego w biskupie, że, że on jest odpowiedzialny za całą wspólnotę kościoła, za wszystkich wierzących w którym kościele, że on ma taką poważną odpowiedzialność, bo jeżeli my spojrzymy na przykład na odpowiedzialność w rodzinie, gdzie jest dwóch rodziców i trójka dzieci, to ta odpowiedzialność się zamyka, można powiedzieć, w pięciu osobach. Jak popatrzymy na biskupa, no to jego odpowiedzialność nie zamyka się w odpowiedzialności za 500 księży czy tam 600 księży, ale w odpowiedzialności za 200, 200 tysięcy, 300 tysięcy, 500 tysięcy wiernych. To jest dużo większa rodzina. I katechizm idzie dalej. On tam ma takie zdanie. Że w tą odpowiedzialność jest wpisany cały Kościół. Tak, i to jest jeszcze jedna rzecz, jeszcze poważniejsza, też właśnie to zauważyłem, że katechizm na to też tam stawia akcent, że, że sięga do, do całego Kościoła ta odpowiedzialność biskupa. Ale myśmy już o tym też mówili przy Kościele. No i takie pytanie wyrwane wprost z katechizmu: kto może otrzymać sakrament święceń? Święcenia może przyjąć tylko mężczyzna, ale Kościół. W takiej swojej mądrości, w dochodzeniu też do, do wartości tego sakramentu święceń i też do odpowiedzialności, do za, ten odpowiedzialności za ten sakrament, dokłada do tego do pewne wymiary, które musi spełniać, pewne wartości, które musi posiadać dana osoba, pewne przymioty, które musi tak, mieć. I, i, i bardzo konkretnie to wymienia, znają się na tym przełożeni seminaryjni najlepiej. Którzy korzystają też z opinii psychologów, lekarzy. Tak, tak. Natomiast myśmy tutaj od początku jeszcze nie powiedzieli takiej jednej ważnej rzeczy, jak chodzi. Ja wiem, że kończymy już tak naprawdę, ale to jest myślę bardzo ważna rzecz. Że jeżeli mówimy o kapłaństwie, jeżeli mówimy o sakramencie święceń i tym bardziej, jeżeli mówimy o tym, kto może przyjąć ten sakrament, to przede wszystkim powołany przez Pana Boga. No tak. Sześć lat seminarium jest po to, aby rozeznać, odczytać, czy Pan Bóg mnie woła. Tak, i tu warto coś podkreślić, bo um, utarło się takie coś, że jak ktoś idzie do seminarium, to że jest powołany. Bardzo często mówimy, że ktoś, kto poszedł do seminarium, jest powołanym. Ja dobrze pamiętam, jak rektorem był obecny arcybiskup Bryś i powiedział nam, że guzik prawda, że nikt z nas, a byliśmy już wtedy na piątym roku seminarium, że nikt z nas nie jest powołany. Że będziemy powołani w momencie, kiedy przyjmiemy Pierwszy stopień sakramentu święceń, czyli diakonat. Kiedy poczujesz ręce na głowie, tak? Nam też to dopiero mówiło. wtedy człowiek jest powołany. Warto o tym pamiętać, żeby dobrze też to rozumieć, że to powołanie zaczyna się w momencie posłania. I to jest też druga rzecz ważna, że yy, owszem, do święceń potrzebny jest prawdziwy mężczyzna, do tego powołany przez Pana Boga, spełniający bardzo wiele wymogów, ale jeszcze jest jedna rzecz potrzebna do święceń. Ciekawe, czy zgadniesz? Co jest jeszcze potrzebne, żeby Kościół wyświęcił jakiegoś mężczyznę na księdza? No, biskup. No, wiadomo, no to to jest ten, który szafarz. Szafarzem szafarz. jest biskup. Ksiądz księdza nie może. Ale co jest jeszcze potrzebne? Ta wola przyjęcia. No, w historii Kościoła to różnie bywało. To nie wiem. Były takie momenty, kiedy ojców Kościoła święcono na kapłanów nawet wbrew ich woli. To co jeszcze? No, jeszcze jest potrzebne miejsce, do którego ma być posłany. Nie święci się. Nie święci się księdza, jeżeli nie ma potrzeby posługi. Dalej tak to jest? Tak. Dzisiaj to jest niewyobrażalne, bo mamy bardzo wiele braków, no nie? że wręcz przeciwnie jest. Ale może być taka sytuacja, że na przykład ksiądz nie jest potrzebny kolejny. I są takie miejsca w Polsce nawet, gdzie nie święci się kolejnego księdza, nawet jeżeli ma powołanie i spełnia wszystkie wymogi. No ale to wtedy otwierają się te perspektywy misyjne. No tak, ale na przykład to jest taka sytuacja, w której nie wchodzą w grę perspektywy misyjne. Jest takie miejsce w Polsce, gdzie tak jest. Po dzień dzisiejszy. Kameduli na Bielanach w Krakowie. Zamknięty zakon kontemplacyjny, gdzie do sprawowania Eucharystii wystarcza jeden ksiądz, nie potrzeba dwóch, nie potrzeba Wikarego. I dlatego zasada tam jest do dzisiaj taka, że ta wspólnota ma tylko jednego zakonnika wyświęconego na prezbitera. Jeżeli ten zakonnik umiera, to biskup święci jednego z nich, kolejnego, po to, żeby sprawował dalej sakrament Eucharystii, spowiadał i tak dalej. No to nie Mimo, widziałem. że pozostali teoretycznie są zakonnikami, zakon kontemplacyjny, bardzo z dużymi tradycjami, pewnie mają wszystko, co potrzeba, żeby zostać księżmi, ale nie ma jednego, nie ma potrzeby ich posługi, a nie można ich gdzie indziej posłać, bo oni mają być w tym miejscu i tam są zamknięci i nie wychodzą. No tak, na wolne nie wyjeżdżają. No. <laughs> Na misję jej nie można posłać. Bardzo Ci dzięki za dzisiejsze spotkanie. Również dziękuję. Dzisiaj nagrywane tak po godzinach, nawet jak myśli są zaprzątane przez zupełnie coś tak, innego. Tak, a człowiek jest bardzo zmęczony. Ale tak jest też kapłaństwo, że trzeba być gotowym do posługi o każdej porze. Pewnie masz na to jakichś cytat. Jan XXIII o tym mówił, że to i tak Pan Bóg kieruje swoim kościołem. Kapłani powinni tylko nie przeszkadzać, bo on został <laughs> tak. papieżem jak miał 77 lat. I zawsze nazywał siebie proboszczem świata. Tak się, że Prowoszczu Mateuszu, do zobaczenia za tydzień. Również.